Smutna informacja dotarła do nas z Mystkowa. 29 października zmarł pułkownik Jan Dominik. Było jeszcze wykonane strzelanie. Nauczyciel, wychowawca, a także instruktor, który od momentu utworzenia klas mundurowych pracował w zespole szkół imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Z panem pułkownikiem wielokrotnie rozmawialiśmy przy okazji zajęć i ćwiczeń jego wychowanków. Zawsze uśmiechnięty, precyzyjny w swoich wypowiedziach i konkretny, a w uczniach cenił sumienność i pracowitość. Zaszczepiał w nich pasję, a poprzez nią starał się w nich kształtować charaktery, mocne charaktery. Dzięki niemu wielu młodych ludzi w swojej drodze wybierało właśnie mundur wojskowy. Pierwszym zagadnieniem to są testy sprawnościowe i od tego się wszędzie zaczyna, w Straży Pożarnej, w Policji, w wojsku. Pułkownik Jan Dominik miał 66 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w środę 4 listopada w Mystkowie.